Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że rok 2015 był dobrym rokiem dla rynku kredytowego. Polacy zaciągnęli 7 milionów 300 tysięcy kredytów konsumpcyjnych o wartości 79,5 miliarda złotych. Ta wartość była o 4% większa niż w roku poprzednim, natomiast liczba udzielonych kredytów była o 4% niższa niż w roku poprzednim. To wynika z tego, że jakby średnia kwota kredytu wzrosła z 9 900 do 10 800 złotych. Banki udzieliły mniej kredytów takich niskokwotowych o 6%, takich kredytów do 4 000 złotych, natomiast więcej tych kredytów na kwoty wyższe. To wynika po części też z tego, że w ten obszar kredytów niskokwotowych no, dosyć gwałtownie wchodzą firmy pożyczkowe, no i część tego jakby portfela jakby przejmują firmy pożyczkowe, no, a z naszych statystyk widzimy, że jakby w 80% to są jakby ta sama grupa klientów, że ktoś, kto ma pożyczkę firmy pożyczkowej, ma również kredyt w banku. W kredytach mieszkaniowych Polacy zaciągnęli 196 tysięcy kredytów o wartości 41,8 miliarda złotych. To jest 3% więcej niż w roku ubiegłym. Ale na to wpłynął przede wszystkim czwarty kwartał, gdzie te wzrosty były kilkunastoprocentowe, a we wcześniejszych kwartałach no, Polacy zaciągali mniej zarówno liczbowo, jak i wartościowo tych kredytów w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast ta końcówka roku była szczególnie dobra ze względu na to, że jakby z końcem roku zwiększał się minimalny wkład własny z 10 do 15%. No perspektywa jakiegoś zakończenia programu MdM, no to też i dofinansowania z tego tytułu no spowodowało, że ten popyt był dużo większy. Ten popyt również częściowo przekłada się również na ten rok, bo po indeksach BIG popytu na kredyty mieszkaniowe widzimy, taki odczyt ze stycznia tego indeksu wynosił 8,9%, no, że możemy się spodziewać czegoś takiego, że tych kredytów w tym roku zostanie udzielonych również nieco więcej niż w roku poprzednim. Nie sądzę, że to byłby taki poziom rzędu 8 czy 9%, ale niewielki, kilkuprocentowy wzrost myślę, że możemy się spodziewać. Mamy niskie bezrobocie, niskie stopy procentowe w gospodarce, dobrze się dzieje, w związku z tym ten popyt istnieje. W kredytach konsumpcyjnych to BIG indeks popytu na kredyty konsumpcyjne odczyt styczniowy wskazuje, dał wartość ujemną, minus 4,2%. No i widzimy, że tych kredytów konsumpcyjnych banki mogą udzielić podobną ilość jak w roku ubiegłym, niespełna 80 miliardów złotych. To wynika z tego, że z jednej strony z punktu widzenia kredytów konsumpcyjnych no jesteśmy już dosyć nasyceni. Polacy są dosyć też ostrożni, jeśli chodzi o pożyczanie. Ta jakość zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych jest na dobrym poziomie. Tu nie widać żadnych negatywnych zjawisk. No i to, że firmy pożyczkowe aktywnie wchodzą w ten obszar, no to z tego wynika właśnie to, że spodziewamy się, że ta wartość nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych będzie na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.